Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Nie wiem jak u Was, ale u mnie pada deszcz i nagrywanie w ogrodzie po prostu nie wchodzi w grę, ponieważ jest mokro, jest pompa. No, jest okropnie, ale i dobrze zarazem, bo ta woda i ten deszcz jest potrzebny. Ale no, musiałam się przenieść do mojego perfumowego schronu, dosłownie w przenośni. W związku z tym przychodzę ze zdobyczami. Słuchajcie, jeden koszyk, drugi koszyk, jeszcze takie ułożone luźno. Bardzo ciekawe rzeczy, które przyszły w kolejnej paczce od Kasi i naprawdę jest tego dużo. No, Kasia lubi takie ciekawostki wyszukiwać i kupuje na AliExie. Powącha, puszcza w świat dalej. Pobawi się, powiedzmy, perfumami, poanalizuje i tego to trafiło w moje ręce. Kilka rzeczy, których chyba nigdy bym nie miała możliwości powąchać, a myślę, że są ważne i ciekawe i być może sami chętnie na te perfumy spojrzycie. Zobaczcie, musiałam się długo przygotowywać. Wbrew pozorom do filmu o zdobyczach jest bardzo dużo pracy. Ale jak się już przełamie to wewnętrzne lenistwo, no to można powiedzieć, są frukta w postaci wiedzy. Zaraz o tym opowiem. Mam nadzieję, że i Wy skorzystacie troszeczkę z tych informacji. No, takie marki przeróżne. Zacznę od marki prosto z Indii. Sher Paradise Parfum. Takie oto perfumy, zaraz Wam pokażę kartonik. Nie mam żadnych informacji o tych perfumach, powiem Wam tyle. Lekko owocowo-kwiatowe. Na takiej bazie przypominającej odrobinę Dolce Gabbana Light Blue. To jest ta modna baza drzewna. Takie perfumy. Myślę, że to jest ten segment takich perfum niedrogich, co właściwie w zasadzie już widać po koreczku, czy po tym atomizerze. No powiedzmy, większość tak wygląda tych niedrogich, mam powiedzmy poza molekułami. Sher Paradise. Ładny, wdzięczny, to będę odkładała. Prosty akord. Takie bezpieczne perfumy dzienne. Cieszę się, że mogłam poznać perfumy rodem z Indii, Made in India, chociaż adres jest podany w Birmingham. A jeśli jesteście ciekawi, zbieracie takie ciekawostki, może coś znajdziecie o tych perfumach. Może to są perfumy supermarketowe, bo i takie się tu pojawią. Myślę, że rynek, segment perfum supermarketowych może być niedoceniony, niedoszacowany. La Diva, 2016 rok. Ungaro. Mark zmarł niedawno, niestety, kreator. Zrobił bardzo słynne perfumy Diva w latach 80., nawet chyba mam to w notatkach. I one były takie typowe, tak, 83., tych lat 80., tam było dużo tych nut kwiatowych, animalnych, one przypominały rzeczywiście, chyba pasowało do tego stylu ubierania się rodem z lat 80., wiecie, te wielkie wytapirowane fryzury, ten makijaż tęczowy, dużo złota, jakichś takich dodatków. No ale ta Diva, która zresztą Wy mnie na to naprowadziliście, która pachnie trochę jak koko, też z lat 80., to już jest czas przeszły, właściwie trudno dostępna i powstała nowa edycja, La Diva. Już Wam powiem kiedy, to jakoś niedawno, bo one pachną tak bardzo, bardzo znajomo. La Diva 2016. Czyli ogólnie była ta tendencja, żeby odnawiać stare, zacne perfumy gdzieś tak na przełomie wieków. A tu taki przyjemny słodziaczek, La Diva. Mam gdzieś nawet flakon jeszcze też. Dostałam od Was, także widzę, że były popularne, bo były, są ciągle takim współczesnym językiem pisane, czyli przemawiające po prostu do ludzi. Marisa Lamagne zrobiła te perfumy, pozaplatała nutki w bardzo szczególny sposób. I słuchajcie, właśnie to Wam chcę powiedzieć. Całkiem fajną metodą na kupowanie perfum jest kupowanie linii kąpielowej. Właśnie żel i podprysznic i szampon. Bath and shower, aha, do kąpieli, nie szampon. Żel do kąpieli, podprysznic. Pozapratałam Marisa Lamagne, czyli perfumy jeszcze nutki w taki ciekawy sposób, bo jest tu z jednej strony koktajl owocowy, gruszka, pomarańcza, malina, ale też różowy pieprz. To jest taka, moim zdaniem, syntetyczna molekuła, która daje odrobinę czegoś pikantnego, ale bez przesady, tak troszeczkę, trochę w tą stronę. Następnie zmysłowy bukiet kwiatowy, nie jest tu wskazany jaki. Korzystam z fragmentiki. No i nuta bazy, miód, wanilia i patchouli, czyli takie bardzo, bardzo współczesne rzeczy. No i kolejna rzecz bardzo ciekawa, tu się muszę wręcz przygotować, bo tak, zadam Wam taką zagadeczkę. Przyjrzyjcie się tym perfumom, może tak, pokażę kartonik. Kto chce, może doczyta nazwę. Nie wiem, czy to widać. Światło jest troszkę ustawione z boku. Takie w ramach takiej jakiejś nowej. O, może tak. Teraz widać, więc. Ale zobaczcie. Dużo tego takiego, no w sumie takiego naiwnego różu, mogę powiedzieć. Czy bardzo, bardzo
infantylnego, no ale powiedzmy w pozytywnym znaczeniu tego słowa. I pomyślałam sobie, że pewnie jakiś kompocik owocowy, to też takie pytanie, w czym to może pachnieć? Nie szukajcie we fragrancikach, bo po pierwsze chyba nie znajdziecie. Ale wziąłam do ręki korek, już mi się wydało, że to dość solidny flakon. Wygląda właśnie tak, że można go zlekceważyć, ale to są całkiem przyzwoite perfumy. Korek dość solidny i ciężki. Perfumy wykreowała taka osobowość medialna rodem albo ze Stanów, albo z Anglii. Osoba, powiedzmy, która bywała często w różnych programach telewizyjnych. No, tyle, ile mogę powiedzieć, tak przeglądawszy migawki gdzieś tam w internecie. No, osoba, która przykuła swoje wady w atuty, taka korpulentna, zaczęła sprzedawać ubrania i perfumy na własnej stronie, więc te perfumy można znaleźć tylko na jej stronie. Gemma Collins zrobiła perfumy, słuchajcie. Nie ma na jej stronie informacji, co zawierają poza jedną nutą. Słuchajcie, tu jest ud wpleciony. Ud, czyli agar, w te wszystkie nuty owocowe. Jest tu taka bardzo, bardzo przemyślana i precyzyjna nuta udu wpleciona. Nie wiem, czy będę nosiła, bo nie jestem fanem, ale z przyjemnością odnotowuję, że ktoś się bawi formą i naprawdę zrobiła te perfumy inteligentnie. No, brawo, brawo, brawo. Świat perfum zawiera i takie, powiem, jeśli to są perfumy celebryckie, to chyba jedna z lepszych. Następnie, zupełnie inny gatunek, perfumy z lat 20. ubiegłego wieku. Tosca, Mauer Wirtz. Taka marka, którą my znamy ze sprawą perfum Tabak na przykład. Mają sobie perfumy, które są, powiedzmy, rówieśnikiem piątki. I mają podobny klimat oczywiście, kwiatowy, aldehydowy. One w tej chwili w tych perfumeriach internetowych są naprawdę w dobrej cenie. Aldehydy, kwiat pomarańczy, bergamota i cytryna w nucie głowy. Nuta serca i to je chyba wyróżnia od tych klimatów piątkowych, goździki. Ale też korzeń irysa, jaśmin, ilang, ilang, róża. To jest oczywiście, te ostatnie już są oczywiście w piątce również. I nuta bazy, drzewo sandałowe, amber, piżmo, benzoin, cywet, wanilia, vetiver. No vetiver to jest coś nowego, także słuchajcie, jakoś tak Wam pokażę, żeby je było widać. O, może tak do tego światła. Kto lubi retro klimaty, polecam przeglądnąć Gucci Rush. Słuchajcie, Gucci Rush to są perfumy, które ja darzę szacunkiem wielkim. Bardzo się cieszę z tego flakonika, ponieważ marka Gucci lubi zrobić takiego psikusa swoim wiernym klientom, nagle zawiesi działalność. Jak wiecie, tam powiedzmy te periody Gucci'ego w ciągu ostatnich 20 lat były wyznaczane zmianą dyrektora kreatywnego. Dopóki był Tom Ford, to jest właśnie jego epoka, jego etap, to były takie perfumy, potem się zmienił dyrektor kreatywny, teraz jest jeszcze inny, który prowadzi, powiedzmy, bardzo, bardzo odważną politykę. I bardzo wiele tych perfum za przeszłych zostało zawieszonych po prostu, więc cieszę się z każdego flakonika, aż bym nie kupiła, bo znakomicie znam te perfumy, a mam taką obawę, że mogą zniknąć. 99 rok i tu ciekawy motyw. Wraca Gardenia, którą ostatnio w jednym z filmów omawiałam, ale jest tu tak, Kalifornia, Gardenia z Kalifornii, Frezja z Afryki Południowej, jaśmin, turecka róża, kolendra, wanilia, patchouli i wszystko na orientalnej bazie. Tom Ford mówił, że jego ulubionymi perfumami jego mamy były opium, te klasyczne, i że musi zawsze mieć w szufladzie biurko i sobie od czasu do czasu wącha. Nie pytajcie mnie, skąd to wiem, z któregoś wywiadu, pewnie albo Twój styl, albo Viva, nie wiem, czy to był przedruk, czy wywiad oryginalny, i te klimaty tam orientalne pobrzmiewają, ale podane na nowo. No ta Gardenia jest dla mnie zaskoczeniem. 99 rok, bardzo ważne perfumy, dużo nowego wniosły do świata perfum. Gucci Rush, to już było. Aramis. I tu kolejna rzecz, słuchajcie, bardzo znane perfumy z lat 60. męskie. Zamiast kupować perfumy, można czasem kupić jakiś produkt. To jest produkt do włosów. Wychodzi trochę taniej, a zapach jest ten sam. Przy czym to jest ciężki szyprowiec męski, więc jeszcze naniesiony na włosy, jak ktoś tych klimatów nie lubi, to może trochę cierpieć. 66 rok i tu jest tak, w nucie głowy nuty zielone, trawa, nuty świeże z odrobiną korzennego cynamonu, serce jest drzewne z pelargonią. Ja zawsze mówię, powtarzać będę, jak w perfumach męskich w sercu jest pelargonia, czy geranium, albo
róża, no to jest bardzo, bardzo dobrze i tu tak właśnie jest. I być może właśnie dlatego jest to klasyk od tylu lat. No i to wszystko jest na potężnej, skórzanej bazie. Znany, rozpoznawalny, taki amerykański klasyk, być może dla niektórych nawet perfumy retro. Bernard Shaw jest kreatorem i to nazwisko się jeszcze raz pojawi. A właśnie chociażby tu Aromatics Elixir. Można powiedzieć ta sama firma, ta sama stajnia, bo to jest jeden koncern Estée Lauder. Podobnie. Produkt do body chyba wash, tak? Produkt do kąpieli zamiast perfum. Można te wszystkie najważniejsze niuanse uchwycić. Fajny sposób na też poznawanie perfum. No to są też perfumy legenda. To są perfumy z lat 70. praktycznie bez reklamy. Po prostu Clinique wprowadził te perfumy do sklepów. I tam metodą ktoś sobie polecił, taką reklamą szeptaną zawojowały rynek. No, były naprawdę bardzo znane, a jest to, początkowo to miała być taka woda do takiego rytuału relaksacyjnego, tak były, można powiedzieć, prezentowane. W tej chwili mają status takich perfum dla, powiedzmy, to są perfumy szyprowe, no powiedzmy takiego rekina w spódnicy, ale ten szypr jest pięknie przełamany rumiankiem. Ta nuta rumiankowa naprawdę znakomicie tu wybrzmiewa, ale jest też werbena, która daje taki świeży akcent. Jest szałwia, no i te wszystkie bogate kwiaty, które ten klasyczny, dobry szypr ma takie właśnie bardzo ładne kwiatowe serce. Czyli geranium, czyli róża, czyli ilang ilang, jaśmin tuberoza i to wszystko na bazie mech dębowy, patchouli. Piękne perfumy, bardzo ważne, moim zdaniem troszeczkę dzisiaj już trudniejsze w odbiorze, ale dostałam od Was takie głosy, że właśnie nie, że niekoniecznie, że właśnie łagodniejsze, być może ze sprawą tego rumianku. Avon Free. Moim zdaniem to są takie bardzo, bardzo owocowe perfumy, dość przewidywalne. Dla kogoś, kto na przykład chce perfumy do białej bluzki, nie chce nikogo irytować w otoczeniu, nie chce koniecznie zaznaczać obecności, ale chciałby jakąś ładną smuszkę ze sobą zostawiać. Mrożona gruszka, taki napój z mrożonej gruszki, zmielonej granita to się chyba nazywa. Magnolia i Ambra. No i kolejne bardzo ważne perfumy iwonowskie. Little Black Dress to są perfumy, których nie lubią ludzie w internecie, ja je lubię bardzo. I dziwię się, że tak jest, więc być może wersja Offresh przemówiłaby do tych, którzy tych perfum nie lubią. Cieszę się, że mam możliwość poznać te perfumy. Tu jest właśnie bardzo dużo nut cytrusowych. Cytryny, grapefruit, no i oczywiście kwiatowe serce, piwonia, piżmo w bazie. 2015 rok. I kolejny koszyczek z perfumami. Już idziemy dalej. Lola. To już są takie perfumy, można powiedzieć, bardziej codzienne, chociaż tam jest jakaś ciekawie pobrzmiewająca nuta. No nie ma się co dziwić. Kalis Baker, perfumiarz. Jan Vasnier. Różowy pieprz, gruszka, różowy grejpfrut, piwonia, róża, geranium, wanilia, kremowe piżmo, czyli pewnie jakaś nuta taka wykreowana nie przez naturę, tylko przez człowieka, i tonka, czyli tak zwany bób tonka albo fasolka tonka, który nie jest ani bobem, ani fasolką, tylko taką pestką z owoca, która pachnie migdałowo-kawowo, jak coś takiego jak kawa rozpuszczalna, i takie klimaty. No i bardzo ciekawe perfumy, bardzo się cieszę z tego kartonika, bo wiem, że są lubiane i cenione, no właściwie klasyk. Lżejsza wersja perfum Chloe, wersja Lu. Całkiem sporo soczku, bardzo, bardzo jestem wdzięczna. Już pokazuję. 2012 rok. To jest odpowiedź na ten, powiedzmy, lżejsza wersja tych perfum z 2008 roku, Michel Almerac. Akordy cytrusowe, bo ta wersja podstawowa, to nawet też mam opakowanie po mleczku, właśnie cieszę się, że mam do zestawu, była po prostu różano-piwoniowo-cydrowa, a ta jest w nucie głowy, cytrusowa, właściwie coś w rodzaju lemoniady cytrusowej, potem kwiatki czy płatki róży destylowane w sposób naturalny, dający efekt po prostu wody różanej i powiedzmy takiego efektu róży pachnącej rosą, czy róży przyprószonej rosą i do tego wszystkiego patchouli. Rzeczywiście świetne, rzeźkie perfumy, a jednocześnie zawierające to, co ja właśnie bardzo w tankerach cenię, że one są podobne do oryginału. To jest dla mnie zawsze bardzo ważne. Clinique Happy. No, to są bardzo, bardzo szczególne perfumy. Wiele razy o nich mówiłam, one były poprzedzone takimi badaniami na temat szczęścia, czym jest szczęście, więc kobiety się wypowiadały, że szczęście jest ważniejsze od bardzo wielu materialnych rzeczy.
No i wprowadzono perfumy takie, które rzeczywiście są takie radosne, pogodne, chociaż ja najbardziej lubię wersję męską. A tutaj znajdziemy świeże jabłko, śliwkę, bergamotę z nutami świeżego powietrza, egzotyczne kwiatowe serce, ale także frezja, lilia i orchidea, no i piżmo i ambra. 98 rok. No a teraz klasyk wielki, bardzo się cieszę, Je reviens Vorta, czyli wrócę. Perfumy, które są już bardzo długo na rynku. To też jest aldehydowiec, lata 30. 32 dokładnie, Maurice Blanchet. Jeśli chcecie wiedzieć, jak te perfumy pachną, a na przykład znacie Bluegrass Elizabeth Arden, to pachną właśnie tak, albo inaczej, Bluegrass pachnie jak te perfumy. Zaraz Wam opowiem o składzie. Generalnie oczywiście aldehydowiec, ale także są tu nuty kwiatu pomarańczy. Myślę, że one są dość mocno zaznaczone. I trzeba też wiedzieć, że marka Vort to jest bardzo stara marka. 1850 wtedy powstała. Pierwsze perfumy już zrobiły kolejne pokolenia. W 1924 powstały pierwsze perfumy. Nazywały się Dom Lanui. Ale wracając do składu. Nuta głowy ciągle. Jaśmin, ylang ylang, bergamota i cytryna. A nuta serca, narcyz. O, chyba właśnie ten narcyz się tu wybija. Lilak, błes tak zwany, korzeń irysa, to jest oczywiste, że jak irys to korzeń, hiacynt, goździki, ylang ylang róża, a nuta bazy, sandałowiec, buktanka, ambra, piżmo, fiołek, mech dębowy, wetiver i kadzidło. No, bardzo ciekawe, kto szuka albo ma Bluegrass, bo wiem, że wiele osób te perfumy kupowało, to jak mówię, trzeba do tych perfum odsyłam. I Satis od Givenchy. No wielkie, ważne perfumy. Mam tu miniatureczkę. Lata 80. To jest właśnie podobny klimat jak ta pierwsza Diva, jak Coco. Czyli bogato, czyli dużo. Dominique Ropion wykreował perfumy. Cytrusy, ylang ylang, galbanum, kokos, drzewo różane, aldehydy, jaśmin, róża, irys, tuberoza, narcyz znowu. No, cała tablica perfumowego Mendelejewa. Piżma, ambra, wanilia, wetiver, drzewo sandałowe i cywet. Ale naprawdę wybrzmiewają znakomicie i gdybyście chcieli mnie zapytać, jaka nuta wybrzmiewa najbardziej, miałabym problem ze wskazaniem. Ale wiem, że te perfumy mają swoich wiernych wielbicieli, marka Givenchy musi je cały czas produkować. Taka próbeczka. Powiem szczerze, jeśli ktoś szuka perfum bardzo, bardzo modnych, to może powinien się nad tymi pochylić. Nie wiem, czy tych perfum już nie pokazywałam, Cheryl Cole, tej miniaturki. Takie ładne, wdzięczne perfumy, nawet się zastanawiałam, czym pachną, a mam wrażenie, że chyba pachną troszeczkę jak któraś z tych Escad, ale taka powiedzmy łagodniejsza. Tylko tak, tu wszystko w takich stonowanych kolorach, więc jakby odbiór tych perfum jest zmieniony. No tak to bywa. Bardziej są kremowe, ale ta owocowość tak ładnie tam pobrzmiewa. Jeszcze jest trochę perfum, które no gdzieś tu sobie z boku leżało, nie znalazłam informacji o nich w internecie, ale też chcę Wam pokazać, bo dużo ciekawych rzeczy po prostu dzieje się w tym segmencie perfum wszelakich. Nazwijmy je roboczo perfumami marketowymi albo perfumami, które po prostu już znamy od lat. No na przykład jak te perfumy. Yardley Konwaliowy. Powiem tyle. Uważam, że ten krem do ciała pachnie lepiej nawet niż perfumy. Ładnie na skórze leży. Bardzo dobrze wspominam właśnie degustowanie tegoż kremu do ciała. Taki wydaje mi się bogatszy. Być może, że za sprawą tych komponentów, które tworzą balsam i muszą w nim być, po prostu ta konwalia wybrzmiewa lepiej po prostu niż sama, która sama wybrzmiewa moim zdaniem zbyt w taki sposób wyrazisty. To może teraz kolejny flakon. Marka Primark. No, należy im się nagroda za sam kolor. Nie wiem, czy to widać, ale to jest ten blue lavender, który ja po prostu uwielbiam. Jasny lawendowy kolor. Pachnie znajomo, ale nie wiem jak. Mam kilka perfum marki Primark. To jest Wild Iris i Patchouli, ale powiem Wam, że może pobrzmiewać czymś bardzo, bardzo znajomym. Bardzo ciekawą marką perfumową jest marka Next. Zrobiła takie perfumy, które pachną tak jak męskie perfumy aromatyczne. Czyli trochę ziół, trochę drzew. No naprawdę ładne, polecam. Perfumy o nazwie Custom Blend No. 1, Next marka odzieżowa. Ładne, wdzięczne perfumy po prostu do pracy. Może teraz Florentyna. Takie popularne perfumy zapewne.
bo to są perfumy marki Marks Spencer. Kto ma własne sklepy, może sobie po prostu sprzedawać swoje perfumy. No, no, u nas niedostępne z oczywistych względów, a przynajmniej nie tak łatwo dostępne. Ale zobaczcie, takie coś postawione na półce, bo mam i perfumy, i balsam do ciała. To naprawdę wygląda świetnie. Całkiem przyzwoicie. Być może wrócę jeszcze, bo to takie różane, kwiatowe klimaty. No, Anglicy kochają takowe, więc obiecałam w czerwcu róże i piwonie, więc cały czas penetruję tą nutę, ale trochę się działo w moim życiu. I kolejna różana woda. Tylko tym razem duża ciekawostka. Zobaczcie, tak się zdejmuje opakowanie, czyli bardzo ładny, ładnie zapakowane po prostu. Perfumy brytyjskie. Marka nazywa się, ma stronę internetową. Marka nazywa się The Somerset Toiletry Company. Mają swoją stronę internetową, może tak. Gdyby moje pisanie było kłopotliwe, zresztą postaram się już tradycyjnie robić opisy pod filmem i to po prostu jest woda kolońska. To się odkręca, zalewa na ręce po prostu. Różanna woda kolońska. Mam już jednej francuskiej firmy, tak się wody kolońskie nosiła. Tak odświeżająco, orzeźkie. Bardzo ładny, różany zapach. Trochę retro, ale bardzo, bardzo przyjemny. I bardzo, bardzo podobny flakonik, ale jednak no, taka rzecz trochę w typie. Jakie, które powiedzmy, całkiem spora grupa na kanale tego nie toleruje, ale nie sądzę, żeby one u nas były dostępne. Nie trudno się domyślić, że tu chodzi o markę Jo Malone Pomegranate. Nie znam za dobrze tych perfum, ale wydaje mi się, na tyle na ile pamiętam, że pobrzmiewają podobnie. I jeszcze dwa produkty, też mi się wydaje, że to będzie produkt w typie, chyba podobny do Black Opium. Tak mi się wydaje. Tyle tego dzisiaj przewąchałam, że można się pomylić. Albo taka ciekawostka, to są perfumy w formie stałej, bo taka pamiątka. Bodajże rodem z Grecji, ja tu trochę uszkodziłam dół opakowania, bo nie wiedziałam jak je otworzyć, co to w ogóle jest. To się okazuje, że o, tak zdejmuje się takie wieczko i tu jest w środku pomada. A propos moich ostatnio wyczynów gdzieś tam w telewizji, pachnąca pomada, ale taka bardzo, bardzo intensywna. W takim retro stylu, lekko, szyprowo wybrzmiewająca. Ale powiem wam, jeśli gdzieś tam zobaczycie za granicą, to weźcie na prezent, bo to jest takie solidne, ciężkie i jeśli to jeszcze jakoś jest zapakowane, myślę, że tak, to na pewno jest to miła niespodzianka. Dla mnie te perfumy były dużą frajdą, próbowałam tu odkręcać, no myślałam, że może tam jest jakaś taka zatyczka i się nanosi troszeczkę, to jest po prostu pomada perfumowa. To by było na tyle kolejnych zdobyczy perfumowych. Mam nadzieję, że razem ze mną odkrywaliście taki trochę niezbadany rynek perfum, trochę tańszych, ale też bardzo, bardzo drogich. No jak to świat perfum cały jest niezwykle ciekawy. Dziękuję. Jeśli znaliście któryś z tych perfum i macie na ich temat jakieś zdanie, albo możecie gdzieś odesłać do jakiejś strony internetowej, bo jak wspomniałam, niektóre nie są opisane, no to byłabym wdzięczna. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych perfum, to zadajcie je w formie komentarza. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję za uwagę, życzę wam wszystkiego pachnącego. Pa, pa!